Ja jestem pan. Odprawiam mędrców z niczym, a ich mądrość zamieniam w głupstwo. Księga Izajasza, 44 rozdział, 24 do 25 wersetu. Kluczowym zagadnieniem w tym fragmencie z Izajasza 44-24 jest kwestia wiary lub niewiary, wiara czy niewiara. I tutaj taką historią się posłużę jako ilustracją. Dagmara uczyła się od swojej mamy modlić się i ufać Bogu, gdyż sama matka dużo modliła się, jak również za swoją córkę i za swoją córką. Tak właśnie działo się w tej rodzinie. Dagmara uczyła się od swojej mamy modlić się i ufać Bogu, gdyż sama matka dużo modliła się również o swoją córkę. Z kolei jej ojciec, profesor uniwersytecki, zwykł mawiać: niech każdy będzie szczęśliwy zgodnie z własnymi pragnieniami. Czyń dobrze i nie odstraszaj sobą nikogo. Osobiście nie wierzę w Boga i jest mi z tym dobrze, tak mówił jej tato. W swoim domu rodzinnym Dagmara znajdowała więc pomiędzy tymi dwiema postawami, ale sama pozostawała niezdecydowana. Oczywiście fakt, że w swoim domu rodzinnym Dagmara znajdowała się pomiędzy tymi dwiema postawami, miało destrukcyjny wpływ na nią i dlatego sama pozostawała niezdecydowana. W wieku 17 lat śmiertelnie zachorowała. Matka Dagmary szukała siły w modlitwie i walczyła w ten sposób o duszę córki. Ojciec był oszołomiony, nie miał wsparcia ani nie miał na czym się oprzeć. Kiedy rodzice pewnego razu usiedli oboje przy łóżku chorej Dagmary, usłyszeli takie słowa: tato, wiesz, jak w poważnym stanie się znajduję. Wiesz, w jak poważnym stanie się znajduję, dlatego teraz powiedz mi proszę, kto ma rację, ty czy mama? Czy istnieje Bóg, a nawet Zbawiciel? Czy istnieje życie wieczne i piekło, czy też nie ma tego wszystkiego? Ojciec zrobił się biały jak prześcieradło i zmagał się wewnętrznie z samym sobą. Nagle chwycił córkę za rękę i powiedział zdławionym głosem: ja w to nie wierzę, ale teraz błagam cię, jeśli możesz, uchwyć się wiary swojej matki. Widzę, że są chwile, w których nie można obejść się bez wiary. Nieco później Dagmara wyznała, że po wielu wewnętrznych zmaganiach zaufała Panu Jezusowi Chrystusowi i z wiarą przyjęła Go jako swojego osobistego Zbawiciela. Teraz pragnęła tylko jednego: ponownie zobaczyć swojego rodzonego Ojca w niebie. Tak więc, jeśli odkładasz decyzję o przyjęciu Chrystusa, chciałbym powiedzieć: każdy dzień za rękę z Panem Jezusem jest dniem szczęśliwym. Każdy dzień bez Niego jest dniem straconym. Dlatego uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, przestań wierzyć sobie. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, przestań wierzyć w siebie. Zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi, przestań ufać sobie. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Zbawienie jest z łaski, niezależnie od Twoich uczynków, więc jeśli uwierzysz Panu Jezusowi, raz na zawsze będziesz zbawiony. Nieutracalnie, bo Bóg jest prawdomówny i nie cofa swojego słowa.